Proszę Państwa, słuchając wystąpienia pana profesora Marka Siomy, być może, panie profesorze, tym ministrem pracy i opieki społecznej został dlatego, bo zastanawiał się pan na ten temat, że pracował w Departamencie Pracy Tymczasowej Rady Stanu i spośród tych osób, które były w tym gronie, miał jakiekolwiek urzędnicze pojęcie w obszarze, który miał objąć. To taka teraz glosa, bo być może, nie wiem, to jest przypuszczenie, spekulacja wynikająca z funkcji, którą pełnił, taka kompletnie zapomniana. Proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć kilka słów o Tomaszu Arciszewskim jako pośle na Sejm, bo w czterech kadencjach polskiego Sejmu w okresie dwudziestolecia międzywojennego zasiadał, ale wspominając także to, o czym mówił pan minister Labuda, Tomasz Arciszewski, i co jest trochę wstydem dla rzeczywiście miasta stołecznego Warszawy, które nie upamiętniło do tej pory, w każdym razie to, że poza wszystkimi funkcjami, jakie pełnił, z wyjątkiem, proszę Państwa, lat 1934-38, był nieprzerwanie radnym Warszawy, w tym był radnym w pierwszej Radzie Miasta Warszawy, wybranej w roku 1916, jeszcze podczas okupacji przez Niemców, kiedy w ramach koncesji na rzecz Polaków Niemcy doprowadzili do tego, że powołano samorząd warszawski. No przecież książę Zdzisław Lubomirski był prezydentem miasta Warszawy i w tej pierwszej Radzie Miasta wybranej 10-11 lipca 1916 roku startowała także lista Polskiej Partii Socjalistycznej, otwierana właśnie przez Tomasza Arciszewskiego. To jeszcze nie okres poselski, ale pierwsze pierwiosnki startu w jakichś wyborach. Stąd właśnie taka, a nie inna rzecz. Zwróćcie Państwo uwagę na ten tekst. Ja jeszcze będę się do tego odwoływał. Trzeba pójść do lokalu wyborczego, tam gdzie się każdy zapisał na listę, dostać tam kartkę i na niej napisać zwyczajną jedynkę albo rzymską jedynkę. Nie było wskazania nazwiska kandydata, tak jak my to dzisiaj robimy, że mamy wydrukowaną listę. Analfabetyzm był przede wszystkim wtedy znaczny. Stąd tylko trzeba było napisać numer listy, a radnymi, czy też później posłami, wchodzili ci, którzy od góry na tej liście zajmowali najwyższe miejsca. Tak to wyglądało. To afisz właśnie z tych wyborów do Rady Miasta. Co więcej, to nie kto inny jak Tomasz Arciszewski de facto wygrał wybory na prezydenta stolicy tuż przed II wojną światową ze Stefanem Starzyńskim. Dostał Starzyński 2 głosy mniej. Ze względu na uwarunkowania prawne udało się obozowi władzy utrzymać tę funkcję, mianując Stefana Starzyńskiego zarządcą komisarycznym stolicy. Ale to Tomasz Arciszewski te wybory de facto wygrał w 100-osobowej Radzie Miasta 42-40 z bohaterskim przecież prezydentem Starzyńskim. To taka glosa do tych spraw, o których mówiliśmy. Jak spojrzymy na te ówczesne wybory, to fragment Jedności Robotniczej, to gazeta wydawana zresztą właśnie przez Arciszewskiego w tym czasie, nawołująca i pokazująca, że jest w tym czasie już w roku 1916 Arciszewski czołową postacią socjalistów warszawskich. W niedzielę 9 lipca w Teatrze Polskim na Pradze zgromadziło się około 700 robotników. Przewodniczył towarzysz Arciszewski, przemawiali Barlicki, Arciszewski, Jotko i inni, broniąc stanowiska wyborczego socjalistów polskich i tłumacząc, dlaczego klasa robotnicza musi dążyć do samodzielnego polskiego państwa. I tak dalej, to z końcówki tejże kampanii wyborczej w tym czasie. To afisz, o którym też pan profesor Marek
Sioma wspominał, afisz tego tymczasowego rządu ludowego, rządu lubelskiego, faktycznie w tym sporze, czy zaliczyć ten rząd, czy nie, który mieliśmy, doszliśmy do wniosku, że go nie zaliczamy, przez co wycięliśmy ze słownika tylko jedną postać, Rydza Śmigłego, który jako jedyny był w tym rządzie lubelskim i w żadnym innym już potem się nie pojawił. Proszę Państwa, ta obecność tu to także dowód na to, jaką pozycję wśród socjalistów zajmował Arciszewski. Oczywiście jest ten skład umieszczony alfabetycznie, w związku z tym on zawsze będzie wysoko. To przywilej osób z literą A, rozpoczynających się na literę A, ale to pokazuje, że był rzeczywiście osobą ważną i wpływową. Stąd, gdy jest jednak sformułowany pierwszy już przez nikogo niekwestionowany rząd niepodległej Polski, rząd na czele którego staje inny socjalista, towarzysz wieloletni Jędrzej Moraczewski, choć ich drogi rozejdą się w pewnym momencie, to proszę Państwa w tym rządzie jest właśnie także Tomasz Arciszewski. On poniekąd, choć to był epizod, otworzy mu drogę do dalszej kariery, utwierdzi jego pozycję w partii, Polskiej Partii Socjalistycznej. Na tym jest niewiele, pan profesor Piotrowski mówi o poszukiwaniu tych zdjęć, jest w ogóle bardzo mało zdjęć Tomasza Arciszewskiego z okresu przed II wojną światową. Jest dopiero wysyp jego fotografii, gdzie jest już na emigracji, też i aparaty fotograficzne są troszeczkę w częstszym użytkowaniu. On był zawsze człowiekiem drugiego planu, niespecjalnie wybijającym się, taki trochę bojowiec. Proszę Państwa, tu fotografia jest koloryzowana, wybrałem taką, żeby było troszeczkę barwniej dosłownie. Tu mamy właśnie Tomasza Arciszewskiego w składzie rządu Jędrzeja Moraczewskiego na zdjęciu wspólnie rzecz jasna z tymczasowym naczelnikiem państwa Józefem Piłsudskim. Ten rząd i sam Józef Piłsudski ogłaszają wybory do Sejmu Ustawodawczego, co było postulatem wszystkich w zasadzie środowisk politycznych, co do tego nikt nie miał wątpliwości. I te wybory odbywają się 26 stycznia roku 1919. Sam Tomasz Arciszewski będzie w tych wyborach startował, ale ta pozycja, jaką miał ministra w rządu, no, sprawi, że będzie nieomal pewnym posłem, bo nie wskazywaliśmy nazwiska, wskazywaliśmy listę w danym okręgu wyborczym i wiadomo było, że on będzie na tej liście stosunkowo wysoko, zaraz o tym będę mówił. To jego zdjęcie właśnie z czasów, jak pełnił funkcję ministra poczt i telegrafów w rządzie Jędrzeja Moraczewskiego, który to Moraczewski, gdy się podawał do dymisji pod naciskiem Piłsudskiego, no bo trzeba było jednak stworzyć jakiś rząd bardziej zrównoważony politycznie i zapewniający polskie uznanie międzynarodowe z Paderewskim na czele, to najgłośniej protestował Arciszewski. On jako polityk drugiego planu w takich sytuacjach ta jego natura bojowca się pojawiała, jak Moraczewski, no, próbując naciskać na kolegów, towarzyszy w zasadzie, trzeba by było powiedzieć, ministrów, bo tak się jednak w zasadzie do siebie wtedy jeszcze zwracali, mówi, że no, on sobie będzie musiał wstrzelić w łeb, jeżeli się nie poda do dymisji. No to Arciszewski mu generalnie powiedział, no to sobie strzelaj. A co za problem. No, psował ze śmiercią, mówimy o człowieku, który dokonał zamachu chociażby na jednego z katów, jego przyjaciela. Więc dla niego śmierć nie była obca. Proszę Państwa, rzecz kompletnie nieznana, myślę, że nawet pan profesor jako wnuk nie zna karykatury Jędrzeja Moraczewskiego właśnie z czasów, jak był ministrem i z czasów kampanii wyborczej, bo to jest zdjęcie, które się ukazało, przepraszam, karykatura, która się ukazała 12 stycznia 1919 roku, a więc powiedzielibyśmy, no, dosłownie w jądrze kampanii wyborczej. Ostatnie dwa tygodnie, nie jest dla Państwa tajemnicą, że trochę znam się na kampaniach również bezpośrednio, jest to ważny moment. I mało znana z tych gazet satyrycznych, które wtedy się ukazywały, tygodnik Szczutek opublikował taki artykuł satyryczny Szkoła dla obywateli ministrów.
gdzie no, generalnie ubolewają, że ci ministrowie to tam za specjalnie szkół nie mają i trzeba by było ich trochę dokształcić. No a poza tym powinni coś jednak umieć, bo jak przestaną być ministrami, to co oni dalej będą robić? No chyba, że mają konkretne zawody i tu podkreślono, że tak, jak najbardziej Arciszewski ma, ślusarz Arciszewski i w tym tekście jest jedno zdanie właśnie o Arciszewskim. Arciszewski to ślusarz doskonały. Nigdy nie weryfikowałem tego, ani nie dotarłem do źródeł, które by to zweryfikowały, ale jak wiemy, jako ślusarz pracował, bo nie tylko przecież rewolucjonistą był. W każdym razie ta karykatura Arciszewskiego kompletnie gdzieś tam nieznana. Nie wiem, czy nie, na pewno nie jedyna, bo tam gdzieś pewnie jeszcze są, dogrzebie się pewnie wkrótce, natomiast ta chyba jest najstarsza, którą państwo widzicie. Proszę państwa, kampania wyborcza do Sejmu Ustawodawczego. Proszę mi wierzyć, jeżeli ktoś twierdzi, że to dzisiaj wymyślono hejt i dzisiaj są brutalne kampanie. Naprawdę, no, jednak prezydent Narutowicz nie zginął na skutek tego, że wpadł pod pociąg, że nawiąże do pana profesora, tylko został brutalnie zamordowany. I ta kampania wtedy była naprawdę brutalna. To plakaty z tych pierwszych wyborów właśnie do Sejmu Ustawodawczego. Czerwona Gwardia wychodzi na żer. Narodzie Polski nie daj się zgubić, głosuj na listę narodową, a te wychodzące na żer czerwone wilki to oczywiście PPS-owcy. Gdzieś tam wśród nich kroczy kandydat na posła Tomasz Arciszewski. Został Tomasz Arciszewski posłem wybranym z listy oczywiście Polskiej Partii Socjalistycznej, będącej wtedy z numerem pierwszym, w okręgu numer 29 Sosnowiec. Ona obejmowała Zagłębie, z którym był związany, był bohaterem tych działań jeszcze rewolucyjnych tamtego terenu i w tym okręgu sosnowieckim, który obejmował powiaty Będziński i Dąbrowski, Tomasz Arciszewski w tej grupie parlamentarzystów tu wybranych się znajduje. Wśród nich Kazimierz też Pużak, inny jego towarzysz PPS-owski, o którym za chwilę, bo interpelację jaką złoży już poseł Tomasz Arciszewski, a nie był jakoś specjalnie wyrywnym i aktywnym parlamentarzystą. Zawsze był w tym drugim planie. Będzie dotyczyła, proszę państwa, Kazimierza Puszaka. Tu spis alfabetyczny posłów z Sejmu Ustawodawczego i mamy tutaj także Tomasza Arciszewskiego, zawód ślusarz, okręg 29, PPS, zamieszkały, Warszawa, Biała 4, mieszkanie 7. Wszyscy kojarzymy najczęściej, że mieszkał na Grochowie w osiedlu, słynnym osiedlu socjalistycznym, zbudowanym przez, no, z pomysłu także towarzysza z rządu tego pierwszego, Franciszka Ksawerego Prausa, który był ministrem wyznania religijnych i oświecenia publicznego w rządzie Maraczewskiego, ale był pomysłodawcą tego osiedla na Grochowie, gdzie potem mieszkał, ale zanim ono powstało, to jednak musiał gdzieś mieszkać przecież, bo ono tam jest, zdaje się, oddane gdzieś 27 czy jakoś tak rok. Do tego czasu to była ulica Biała, jeszcze będę potem miał z kolejnej kadencji. Mogę dodać ciekawostkę. To było bardzo trudne pierwsze małżeństwo. Dziadek często wyprowadzał się i wówczas mieszkał na Powiślu w hotelach, tak zwanych hotelach kolejarskich. To jak widać, to był ten oficjalny adres. W trudnych sytuacjach każdy gdzieś tam, prawda, musi szukać azylu. Proszę państwa, należał oczywiście do klubu Związku Polskich Posłów Socjalistycznych. Klub był w tym czasie, to jest mniej więcej połowa kadencji, 35-osobowy. Nie należał do władz tego klubu. Nie należał do władz tego klubu. I proszę państwa, ślubowanie wtedy, bo potem już w pierwszej, drugiej, trzeciej kadencji będą normalne, klasyczne ślubowania poselskie, tak jak dziś, choć nikt nie dodawał wtedy tak mi dopomóż Bóg. To jest element, który emigracja nam wprowadziła, ale w pierwszy Sejm Ustawodawczy nie miał ślubowania. Wszyscy
Udali się najpierw na mszę świętą, tam było płomienne kazanie, zakończone wezwaniem, wstajemy i ślubujemy, i wszyscy tam wstali. Ja myślę, że i Arciszewski też się na tę mszę świętą udał, bo generalnie raczej, no z wyjątkiem myślę, że Żydów, czy też być może posłów z innych konfesji, to pewnie ci, którzy bez względu na poglądy polityczne raczej się wtedy udawali. Nie mam tego w przypadku Arciszewskiego, ale jest zachowane piękne, oryginalne, ja mam fotokopię, natomiast jest w archiwum, świadectwo moralności Ignacego Daszyńskiego, wystawione przez księdza z końcówki XIX wieku, że jest przykładnym katolikiem. Proszę Państwa, w tym Sejmie Ustawodawczym oczywiście zasiada Tomasz Arciszewski i sali jeszcze tej obecnej sejmowej nie ma, ona się pojawi dopiero w roku 1928. Zasiadał po tej stronie. Zaraz jeszcze Państwu pokażę na takim schemacie. Tu jest ten schemat. Tu mamy prezydium, czyli miejsce, z którego urzędował marszałek, i posłowie wtedy, tu była prawica, więc narodowa demokracja, posłowie socjalistyczni w tych dwóch, trzech rządkach wzdłuż siedzieli i tam też było miejsce Tomasza Arciszewskiego, więc to jest mniej więcej ten sektor. Nie ma zbyt wiele ich zdjęć, tu nie jestem w stanie go wskazać, ale tu mniej więcej należałoby go na tej sali szukać. Natomiast zachowało się zdjęcie całego klubu PPS-u w Sejmie Ustawodawczym, które Państwo widzicie, i tu Tomasz Arciszewski jest w tym miejscu, troszkę, tak jak już mówiłem, jeszcze ciągle w drugim planie, z swoim na ówczesne czasy charakterystycznym wyglądzie. Wspominałem, że nie wyrywał się specjalnie do mównicy, a pierwszą interpelację, do jakiej udało mi się dotrzeć, jaką złożył w maju, 1919 roku, i ona była skargą na to, że jego kolegę i z partii, i z okręgu wyborczego, czyli właśnie Kazimierza Płużaka, wylegitymowano i na chwilę aresztowano, gdy ten przyjechał z bibułą do Sosnowca. I tam na dworcu kolejowym został zatrzymany, przez chwilę przetrzymywany, wylegitymował się, kontrolujący go nie za bardzo uwierzyli, że jest posłem. To też jest, proszę Państwa, początek. No, ktoś wyjmuje jakąś legitymację, twierdzi, że jest posłem. Trochę się nie dziwię tym funkcjonariuszom, biorąc pod uwagę, że tam różne podróbki pewnie jeszcze po wojnie krążyły, że jednak woleli go na chwilę zatrzymać do wyjaśnień. To bardzo oburzyło, jak Państwo widzicie, oburzenie na temat tego, że się gdzieś wylegitymuje posła, nie jest tylko domeną naszych czasów, bo niedawno musiałem się tłumaczyć z tego typu działań. Tak to było, i tutaj jest interpelacja napisana właśnie przez Arciszewskiego i towarzyszy w tej sprawie, i odpowiedź, cała korespondencja dłuższy czas została prowadzona, sprawa była badana, stosowne służby to wyjaśniały, umorzono tą sprawę, nie znajdując winy wśród tych funkcjonariuszy. Czy sprawie ukręcono łeb, tak jak to się zwykle robi w takich sytuacjach, czy rzeczywiście trochę panowie posłowie Płużak i Arciszewski, jak to i dziś, i wtedy postanowili zbudować się na tego typu problemach, trudno to ocenić z perspektywy 100 lat, ale sam fakt, proszę Państwa, się znajdował. Sejm Ustawodawczy kończy swoją misję w roku 1922 i odbywają się wybory już na mocy uchwalonej konstytucji marcowej do Sejmu pierwszej kadencji, i proszę Państwa, wtedy również oczywiście Arciszewski kandyduje ponownie z listy Polskiej Partii Socjalistycznej, której to ulotki wtedy z numerem 2 widzicie Państwo przed sobą. No, głównym przeciwnikiem jest Endecja, oskarżana, nie bez zresztą racji, o pewien patronat polityczny nad morderstwem na prezydenta Narutowicza. I tutaj
tłumaczenie, dlaczego właśnie lista numer 2, czyli lista Polskiej Partii Socjalistycznej jest najważniejsza. A tutaj odpowiedź endeków. Wybory do Sejmu i Senatu nie były w tym samym terminie. One były na 2 tygodnie później. Stąd kampania nie była prowadzona dokładnie równolegle. Ona była prowadzona równolegle, ale ta senatka nieco dłużej. Już po wyborach endecy opublikowali tego typu plakat, że jak nie chcesz, prawda, żeby w stolicy wybrano żydowsko-niemieckich senatorów, no to nie, a głosowałeś na 2, czyli na PPS, to jednak głosuj na 8, czyli na endeków, to odpowiedź jakby na tamte z kolei zarzut. Jest Sejm pierwszej kadencji, ukonstytuowany 28 listopada 1922 roku i znów po tej stronie sali mamy posłów socjalistycznych i wśród nich Tomasza Arciszewskiego, który został wybrany w okręgu numer 19 w Radomiu. Był w Radomiu, był także wybrany w okręgu w Będzinie i z listy państwowej. Ta ordynacja umożliwiała start zarówno do Sejmu i Senatu jednocześnie, jak i można było z tej samej listy nawet w kilku okręgach się na niej znajdować. To było takie trochę zabezpieczenie dla tych, którzy to kandydowali. Jakby się noga potknęła w jednym okręgu, to stwarzało to szansę w innych dla tej czołówki każdej partii politycznej, jaka wówczas istniała, na to, aby rzeczywiście się utrzymać. I tutaj mamy właśnie Radom, z którym był związany, tam się kształcił przez pewien okres czasu i tak jak pan profesor Kłaczkow, zresztą pochodzący z Radomia, trafnie przypominał, było to miasto z ogromnym poparciem dla PPS-u i Arciszewski, biała 4/7, nawet jest jego numer telefonu ówczesny, który tam posiadał, co by pokazywało, że to nie było doraźne mieszkanie wynajmowane, jak to nieraz posłowie mieli, tylko musiał do czasu, jak się przeprowadził na Grochów, mieszkać tam w dłuższej perspektywie czasowej. To zdjęcie z tego okresu, nie ma, tak jak już mówiłem, tych zdjęć Arciszewskiego z tego czasu zbyt wiele, jakżeż inny niż ten, do którego przywykliśmy na tych bardzo licznych przecież zdjęciach z lat 1944-55, kiedy odgrywa jedną z czołowych ról na emigracji. Należał ponownie do klubu stworzonego przez socjalistów. Wyprzedził go jeden z kolegów, który był alfabetycznie wyżej. Podobnie jak w poprzednim rozdaniu, tak to nazwijmy, nie zasiadał we władzach swojego klubu i ponownie jak w tamtej kadencji też jego posłowie tak to zasiadali. A z Radomia wtedy, z okręgu Radom obejmującego także powiaty Końskie i Opoczno, wybrano z listy PPS-u jednego posła i właśnie był nim Tomasz Arciszewski. Tutaj macie państwo z jakich jeszcze innych formacji politycznych w tym okręgu posłowie zostali wybrani. Kolejne wybory to rok 1928. W międzyczasie mamy zamach majowy i dochodzi do podziału wśród socjalistów. Trudnych wyborów, przed którymi stanęli przecież starzy, sprawdzeni towarzysze często w boju. Był jedynym spośród 4 zamachowców spod Bezdan, 4 późniejszych premierów spod Bezdan, który opowiedział się w kontrze do Józefa Piłsudskiego, bo zarówno Sławek, jak i Prystor, nie mówiąc oczywiście o samym Józefie Piłsudskim, po 26 roku skłócili się z pozostałą tą grupą. Arciszewski pozostał po tej stronie. Nie był, proszę państwa, najmłodszym z tych uczestników tego zamachu. Mówię o tych 4 oczywiście. Sławek był od niego młodszy, zdaje się, 2 lata. Natomiast przeżył najdłużej z tych 4. No trochę na skutek tego, że 2 tragicznie zginęli. Mam na myśli Prystora i samego Sławka. Jeden zamordowany, drugi śmiercią samobójczą. Lista znów miała numer 2. To o czym mówiłem, państwo zwróćcie uwagę.
akcentowanie numeru listy. Ogromny analfabetyzm ciągle będący jeszcze obecnym w społeczeństwie, a odwołujemy się do tych najuboższych, do tych najsłabiej wykształconych. No, tam, gdzie socjaliści szukali elektoratu środowisk robotniczych. Stąd właśnie te akcenty bardzo silne na tych ulotkach, jak państwo widzicie, i hasła, które także miały pokazywać, one tu były do rolników lub do robotników kierowane, co widać po układzie i tutaj te oba plakaty w ten sposób, myślę, że całkiem ładnie to widać. Proszę państwa, to były wybory, które się zakończyły dla socjalistów umiarkowanym sukcesem, a nawet spektakularnym rezultatem, bo sam wynik może nie był jakiś taki bardzo, bardzo rewelacyjny PPS-u w tym 28 roku, ale rezultat polityczny był ogromny, bo to nie kto inny jak socjalista Ignacy Daszyński został marszałkiem Sejmu, będąc w ewidentnej kontrze do Józefa Piłsudskiego i to jest ten najtrudniejszy moment dla rządów zwolenników Piłsudskiego lata 28-30, kiedy przychodzi się borykać z brakiem większości parlamentarnej. Nowela sierpniowa z 1926 roku stabilizowała sytuację rządu i mając prezydenta w zasadzie trudno było dokonać przewrotu politycznego i przejąć rząd, ale można było dosyć skutecznie to życie rządowi utrudniać. Stąd ta kadencja tego parlamentu nie trwała długo, została przerwana w pewnym momencie decyzją, no, Piłsudskiego polityczną decyzją, finalnie podpisuje Mościcki jako prezydent, ale ciężar oczywiście tych decyzji był w innym miejscu i wybory ostatnie, w których posłem zostanie Tomasz Arciszewski, to są wybory tak zwane brzeskie z roku 1930, gdzie PPS już nie startuje odrębnie, samodzielnie, ale startuje w szerszym bloku politycznym w ramach zwanym przez nas centrolewem, formalnie Związek Obrony Praw i Wolności Ludu, który miał lista, miał numer 7 i tam Tomasz Arciszewski zostaje posłem formalnie z okręgu warszawskiego, z okręgu numer 1. Był także na liście państwowej, ale wybranym został właśnie w okręgu, proszę państwa, warszawskim. Tu ulotka Tomasza Arciszewskiego z tego okręgu i mamy Tomasz Arciszewski. Kto z robotników warszawskich nie zna Tomasza Arciszewskiego? Kto nie zna tego małomównego człowieka o dobrych, jasnych oczach, wyrazistych rysach twarzy i białych już włosach? Zna go lub przynajmniej słyszeli o nim wszyscy albo mało kto wie o jego bohaterskiej przeszłości, bo to człowiek skromny i milczący. I tak dalej, i tak dalej. Opisana bardzo trafnie, ciekawie postać bardzo małomównego posła, jakim był Arciszewski, który nie udzielał się na posiedzeniach Sejmu. Wtedy jeszcze nie było dziennikarzy, którzy by wykorzystali to, że w statystykach mów parlamentarnych nie złożył stosownych wniosków formalnych. Był politykiem typowo gabinetowym. Ulotka właśnie z tego czasu ze zdjęciem Tomasza Arciszewskiego. Tutaj troszkę bardziej wyszczególniona, aby można było sobie przeczytać fragmencik jeszcze. Tomasz Arciszewski z ducha i ciała należy do klasy robotniczej. Pochodzi z powiatu rawskiego, wykształcenie prawie żadne go nie pobierał, bo go nie było stać na nie. To, co umie, a umie wiele, zawdzięcza sobie samemu. Jako 11-letni chłopiec idzie do terminu, najpierw do stolarza, potem do ślusarza, a mając 17 lat jest już socjalistą. Już w roku 1898, mając 21 lat, stał się sprężyną ruchu w Zagłębiu Dąbrowskim. I tak dalej, pokrótce, w kilku zdaniach, jak to na ulotce wyborczej jego życie jest opisane. Proszę państwa,
kariera polityczna w parlamencie II Rzeczpospolitej i Tomasza Arciszewskiego i innych socjalistów, którzy opowiedzieli się po drugiej stronie tego sporu politycznego przeciwko Józefowi Piłsudskiemu, kończy się wraz z zakończeniem kadencji Sejmu czwartej kadencji w roku 1935 i to ostatnie zdjęcie klubu poselskiego, wspólne zdjęcie klubu poselskiego Polskiej Partii Socjalistycznej z lipca 1935 roku, ale tu już Tomasz Arciszewski nie jest na drugim planie, już ma i silniejszą pozycję i jest politykiem o wiele bardziej znaczącym i troszkę bardziej już nam przypomina tego Tomasza Arciszewskiego, którego znamy ze zdjęć, które pojawią się na większą skalę w czasie schyłkowym II wojny światowej i tuż po jej zakończeniu. To zdjęcie to już nie Tomasz Arciszewski. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę, a więcej w tekście, który będzie opublikowany w naszej książce.